Nigdy w mojej karierze pisania i oceniania gal wrestlingu nie miałam tak poważnych problemów jak w przypadku gali Royal Rumble 2023. Pierwsza gala tego roku zapowiadała się naprawdę przyzwoicie. Nie było jakichś naprawdę wielkich oczekiwań. Większość z nas chciała tylko show lepszego od poprzedniego roku. I taka jest prawda, że na papierze ta gala była znacznie lepsza niż ten kmioc ubiegłego roku. Jednak to nie oznacza, że poziom był wystarczająco dobry, aby zadowolić wszystkich. Chcę tylko zaznaczyć, że punkty w tym filmie to moja i taka powiedzmy zbiorowa opinia i zgadzać się z nimi wcale nie musicie. Im więcej opinii, tym lepiej. Dyskusja jest o wiele bardziej obfita i do tej dyskusji zapraszam w komentarzach poniżej. Tak więc, jak rzeczywiście wypadła gala Royal Rumble 2023 i czy mamy wystarczająco rzeczy, aby być zadowolonymi? Czy może jednak jest to pierwsze poważne potknięcie Huntera? Panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, oto plusy i minusy gali WWE Royal Rumble 2023. A po więcej wrestlingowego kontentu serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Dziękuję wam bardzo. Plus powrót Pata McAfee. Prawda jest taka, że Pat nie był jakąś gigantyczną rzeczą podczas tego Royal Rumble, jednak jeśli ktoś się skupia i rzeczywiście słucha komentatorów, to nie da się zabrać tego, że chłop daje z siebie wiele. Czuć w nim ekscytację takimi rzeczami i widać, że nadal lubi to robić. I prawda jest taka, że on i Michael Cole to naprawdę piękne połączenie. Mały plus, jednak wydaje się, że Gali naprawdę dało wiele. Plus i minus, męski Royal Rumble match. Można powiedzieć od razu, że męski Royal Rumble match został lekko zakopany przez to, że dosłownie 15 minut przed galą WWE zapowiedziało aż 28 uczestników, co sprawiło, że po wyjściu dwóch nieznanych magia Royal Rumble została rzucona do kosza. No bo wiecie, prawda jest taka, że każdy z nas odliczając liczy, że pojawi się ktoś fajny i o ile WWE zrobiło prankę z zapowiedzią Madcapa, którego zastąpił Logan, to poza tym nic ciekawego tutaj nie było. Pojawienie się Edge'a było bardziej niż pewne, a Booker T, który wykonał spina Rooney i wyleciał po minucie, nie jest czymś, co ratuje sytuację czaru tej walki. Jednak czas powiedzieć sobie o samym Royal Rumble meczu i tutaj aż tak źle wcale nie było. Sheamus i Gunther jako otwierająco dwójka to świetny smaczek i świetny callback do ich walki na Clash at the Castle, a całość walki opierająca się na grupkach sojuszników nie wyglądało najgorzej. Taka jest tak naprawdę prawda. Trzeba sobie też tutaj powiedzieć o bardzo kwestionowanym bookingu, jak na przykład wyrzucenie Crossa bardzo szybko, czy Logan Paul eliminujący Setha Rollinsa. O ile da się zrozumieć moment, to nadal jest to Seth freaking Rollins, a to jest Logan Paul. Naprawdę nieprzyjemną sytuacją był spot Kofiego, który najwyraźniej miał się zatrzymać na krześle, a wyszło tak, że z ogromną prędkością zatrzymał się dopiero głową na kancie stołu komentatorskiego. Cała walka miała kilka naprawdę dziwnych spotów i niektóre, jak zderzenie Ricocheta z Loganem, wyglądały fajnie, to jednak było wiele takich, które sprawiały, że człowiek siedział i zastanawiał się nad tym, co tak naprawdę ogląda. Również trzeba sobie powiedzieć o Lesnarze, który pomimo krótkiego pobytu zrobił w ringu naprawdę sporo. Tak, wyeliminował trochę mięsa armatniego, ale najważniejszą rzeczą, jaką zrobił, było oczywiście ponowne podbudowanie Lashleya na motherfuckera, jakim on jest. I chyba wszyscy jesteśmy teraz tak naprawdę ciekawi, gdzie to wszystko prowadzi. Co do zwycięzcy tej walki, to chyba dało się łatwo postawić, że będzie to albo Seth freaking Rollins, albo Cody Rose. I po tym, jak Rollins wyleciał dość szybko z rąk Logana, było raczej pewnym to, że Cody zostanie zwycięzcą i pójdzie po tytuł na WrestleMania. Można śmiało powiedzieć, że sam Royal Rumble match zły wcale nie był i można było tutaj naprawdę dobrze się bawić. Jednak problem polegał na tym, że sama magia Royal Rumble matchu została tutaj zabita tak naprawdę jeszcze przed samym starciem. I ja rozumiem, że większość z nas miała pewnie zbyt duże oczekiwania, jednak prawda jest taka, że te oczekiwania dało się okiełznać po prostu troszeczkę lepszym bookingiem. No i przede wszystkim nie zabijaniem magii oczekiwania na pojawienie się kogoś lepszego. A skoro o całości mówimy, to nie możemy pominąć bardzo ważnego aspektu. Plus zakończenie męskiego Royal Rumble matchu. Wielkie brawa tej walce powinien zebrać nikt inny jak Gunther. Wchodzi z numerem pierwszym, spędza w ringu ponad 70 minut, bijąc rekord Rey Mysterio, który zresztą w walce ostatecznie się nie pojawił, i daje popis świetnego wrestlingu z Cody Rhodesem na samym końcu. Ta końcówka spokojnie stwarzała wrażenie, że i Gunther i Cody w każdym momencie mogą wygrać i nieczęsto WWE potrafi wygenerować takie sytuacje. Gunther wygląda jak potwór teraz i mam nadzieję,
że federacja to dobrze wykorzysta, dając mu na WrestleMania po prostu dobrego przeciwnika. Cody wygrywa walkę, co jest, jak powiedziałem, do przewidzenia, jednak wcale to zły zwycięzca nie jest. Wydaje się, że jego storyline może wyjść całkiem dobrze, tylko powstaje takie jedno dość nieprzyjemne pytanie. Czy ten jego storyline nie zostanie kompletnie zakopany przez storyline samego Zayna? Plus i minus Pitch Black Match. Ta walka podzieli fanów wrestlingu jak mało co, choć tak można w ogóle powiedzieć o całej tej gali. Pierwsza telewizyjna walka Braya od powrotu, ponieważ live eventów nie liczymy i prawda jest taka, że dostał naprawdę dobrego przeciwnika. Więc zacznijmy od pozytywów, czyli świetnie ponownie zobaczyć tą mroczną postać Braya. To da się lubić i to da się oglądać. Jednak największym plusem była oprawa wizualna, ponieważ te neony, brak większego oświetlenia, na papierze nie zapowiadało się dobrze, jednak ostatecznie zagrało idealnie. Bray ze swoim makijażem świecącym w ciemności, LA Knight ze swoimi neonowymi portkami. Naprawdę piękna sprawa, to się mogło podobać. Co dla większości spodobać się już nie mogło, to długość walki i to, że tutaj nawet nie było tak naprawdę sekwencji końcowej. Knight przeprowadza jakąś akcję, jednak nadziewa się na Sister Abigail i koniec. Publiczność ledwo zareagowała, ponieważ 90% stadionu nie wiedziało, że walka się skończyła. Naprawdę zaskakujące po takiej długiej podbudowie i chyba niezbyt przyjemne, chyba wszyscy możemy się z tym zgodzić. To, co jednak stało się jeszcze po walce, również mogło się podobać, pomimo tego, że sam osobiście fanem powrotu tego Braya za bardzo nie jestem. Wyatt kompletnie nie sprzedaje ciosów Kendo LA Knighta, czyli mamy lekki powrót do Finda, a skoro o Findzie mowa, to na koniec jeszcze dostajemy zmodyfikowaną maskę Finda i oczywiście pomoc Uncle Howdy, który skacze z wysokości na Knighta, tym samym kończąc prawdopodobnie całą tę rywalizację. Tak samo jak w przypadku Royal Rumble Matchy, można się było tutaj naprawdę dobrze bawić, jednak ostatecznie czegoś zabrakło, a sama walka była, prawda jest taka, że jedną wielką reklamą Mountain Dew i nic więcej. Zresztą samo WWE po gali powiedziało, że było to największa reklama w historii, która wygenerowała im dosłownie rekordową sumę. Szkoda, że tak naprawdę lekkim kosztem rywalizacji LA Knighta i Wyatta. Plus i minus walka o tytuły kobiet Raw. Nie wiem sam, co można byłoby tutaj dokładnie powiedzieć. Podobną walkę i filmik po walce z rozwaloną Alexą widzieliśmy prawie na Raw. I jak zauważyło wiele ludzi, to dosłownie była to typowa walka na tygodniówkę WWE, a nie na galę pay-per-view. Da się zobaczyć tutaj krok do przodu, jeśli chodzi o samą walkę, względem tego, co panie pokazywały już kilkukrotnie. Tego zabrać się im po prostu nie da. Jednak nadal to było 7 minut lekkiej dominacji Alexy i szybkiego zwycięstwa Bianki, ponieważ inaczej tutaj być po prostu nie mogło. WWE dalej teazuje zmianę Alexy i ciekawe, ile to jeszcze w ogóle potrwa. Chcę tylko zaznaczyć, że gale pay-per-view powinny w storyline'ach robić o wiele większy krok do przodu niż tylko filmik, który zresztą widzieliśmy ostatnio na tygodniówce. Szkoda w tej sytuacji obu pań, naprawdę, ponieważ zostały postawione od początku w lekko przegranej pozycji. I o ile sama walka oddała, to cała otoczka już chyba nie za bardzo. Plus i minus kobiecy Royal Rumble Match. Sytuacja w przypadku kobiecej walki 30-osobowej jest podobna do tej, której widzieliśmy u mężczyzn. Dostaliśmy kilka mało znaczących powrotów, jednak potencjalne niespodzianki trzymane były do samego końca. I wiecie co, może zacznijmy od tego nieszczęsnego 30 numerku, ponieważ nie dość, że WWE mocno zboczowało wejście na Ajax, ponieważ najpierw dali Team Song, a dopiero później odliczanie, to jeszcze powiedzcie mi, kto wpadł na pomysł, że ostatnią osobą powinna być Nia Jax? Weszła z najważniejszym numerkiem tylko po to, aby zostać wyeliminowaną przez resztę z dopiskiem: o mój Boże, jak my wyeliminujemy Nia Jax. Jestem ciekaw, co roster WWE myśli o jej potencjalnym powrocie, chyba że to był jednostrzałowiec. Jednak wracając do samej walki, to na wielkim plusem był tutaj oddział kobiet z NXT, czego zaskakująco zabrakło w walce mężczyzn. To nie było tak naprawdę nic wielkiego, ale miało znaczenie, podbudowało lekko NXT, zresztą mistrzynie kobiet NXT. Również na wielki plus powrót Aski, która nie dość, że zgarnęła drugi pop tej gali, wychodząc jako Kana w naprawdę przepięknym makijażu, to jeszcze w samym Royal Rumble meczu naprawdę dobrze się zaprezentowało i mam nadzieję, że to nie był jednostrzałowiec. Jeśli mamy sobie powiedzieć o zakończeniu, to tak samo jak w przypadku Guntera, tutaj zrobili to samo z Ripley. Weszło z numerem pierwszym po wcześniejszej batalii z Beth podczas męskiego Royal Rumble meczu i jeszcze nie dość, że walce była ogrom czasu, to jeszcze ją wygrała. Spokojnie można powiedzieć, że ona i Liv Morgan to MVP tego starcia i naprawdę zasłużenie. Ostatnio trójka, czyli właśnie Ripley,
Leaf i Asuka to coś naprawdę fajnego i poprzeczka o wiele do góry w porównaniu do zeszłorocznej gali. Oj, prawie bym zapomniał, ale nie ma co się dziwić. Witamy Chelsea Green ponownie w WWE. Dłużej wchodziłaś do ringu niż byłaś w walce. Sytuacja z Bayley i Becky Lynch zapewne mogła wkurzyć wiele osób, ale patrząc na ich storyline i ogólną rywalizację, to było dość zrozumiałe. Ponownie trzeba podkreślić, powiedziałem to w przypadku też męskiego Royal Rumble meczu, że jeśli ktoś chciał, to mógł się tutaj naprawdę dobrze bawić. Jednak dla bardziej wymagających osób wiele boczy czy zepsuty 30 numerek obniża wartość walki i to naprawdę mocno. Kobiety spisały się na miarę swoich możliwości, taka jest prawda i przynajmniej to powinniśmy w tej walce docenić. Minus koncert w środku gali. Wszyscy jesteśmy wyczerpani, przed nami main event, który wiele znaczy i dostajemy koncert z jedną czy tam z dwoma piosenkami. Nigdy to nie działa, nigdy nie będzie działało, więc po prostu pomijamy i minus zapalenie naszego czasu. Jeśli komuś się taka muzyka podoba, to super, jedziemy na koncert, czy słuchamy tego na Spotify czy na YouTubie, ale nie podczas trwania gali. Plus i minus Roman Reigns kontra Kevin Owens. Do samych wydarzeń po walce za chwilę jeszcze przejdę, o to się nie martwcie. Jednak trzeba sobie powiedzieć coś o samej walce i zacznijmy od minusów. Czy każda walka Romana musi kończyć się atakiem na sędziego? Rozproszeniem, krzesłem w środku ringu i takie tam? No serio, to robi się monotonne i dosłownie jeśli dodać samego, nie wiem, jako Theoriego, to mamy dosłownie kalkę z Clash at the Castle. Byłem wściekły podczas oglądania na żywo, jednak jak ponownie robiłem sobie wgląd na tą walkę, to było troszeczkę lepiej. Co prawda starcie wolno się rozkręca, jak to każda walka Romana, jednak im dalej, tym było lepiej, gdzie to Owens narzucał naprawdę ciekawe tempo. To tempo zresztą kosztowało go poważnym boczem, jednak na szczęście nic się nie stało i panowie kontynuowali dalej bez problemów. Można się, słuchajcie, przyczepić do końcówki, jak wspomniałem, sędziego i takie tam, jednak prawda jest taka, że Owens i tak nie miał tutaj szans. Szkoda tylko, że tak potężny Roman Reigns od 2 lat nie potrafi sam pokonać ani jednego przeciwnika, zawsze musi sięgać po pomoc z zewnątrz. Podsumowując, walka była ok, jednak wszystko zostało przyćmione wydarzeniami po niej. Diamentowy plus, segment Bloodline. Yep, możemy narzekać na Bloodline, możemy narzekać na Romana, jednak kiedy przyjdzie co do czego, to dostarczają nam po prostu świetne show. To, co wydarzyło się po walce Owensa i Romana, to czyste złoto storyline'u WWE. Rozrywanie się samego, Roman, który próbuje przekonać samego, aby stanął po stronie Bloodline, kompletnie rozwalony Owens przypięty kajdankami to Lin, to wyglądało wszystko po prostu pięknie. No i ten czerwszy, który nie tylko wywołał najgłośniejszą reakcję tej gali, jak nie ostatniego roku, to jeszcze był idealnym odniesieniem do zdrady Rollinsa na The Shield, gdzie to Roman również zarobił krzesłem w plecy. To dlatego tak Bloodline zareagowało, ponieważ Tribal Chief już raz taką zdradę przeżył. I kiedy wydawało się, że to koniec, to nope. Jay postanawia nie brać w tym wszystkim udziału i opuszcza Bloodline. Odchodzi i choć nie staje po stronie samego, to nadal również nie staje po stronie Bloodline. Piękny storytelling. Piękne zwieńczenie historii Zayna w Bloodline i wydaje mi się, że tak naprawdę najlepsze przed nami. Wiecie jak sprawdzić, czy segment się dobrze sprzedał? Wystarczy posłuchać 50 tysięcy osób skandujących Fuck you Roman przez kilkanaście sekund. To pokazuje, jakie monster hit ma obecnie Roman, jednak co najważniejsze, to pokazuje, jak gigantycznie over jest obecnie sami Zayn. Podsumowując, Gala Royal Rumble 2023 to show nie dla wszystkich. Część osób będzie się naprawdę dobrze bawiła, jednak znajdą się też i tacy, którzy nie będą z tego wszystkiego zadowoleni. Prawie wszystkie walki dostarczyły minimum tego, co można było od nich oczekiwać, a Royal Rumble mecze zły nie były, pomimo braku jakichś takich, większych zakończeń czy coś takiego. Jednak oczywiście, jak wspomniałem, wisienką na torcie jest segment zamykający, gdzie WWE sprowadziło monster hit na Romana, tym samym stawiając samego Zayna na samym szczycie. Pop, który sami zgarnie podczas gali Elimination Chamber, która jest w Kanadzie, blisko jego miasta, będzie piękny i miejmy nadzieję, że WWE tego nie zepsuje. A wy, jak oceniacie galę Royal Rumble 2023 w skali od 1 do 10? Piszcie śmiało poniżej i przypominam, że z moimi punktami i ogólną opinią zgadzać się wcale nie musicie. Liczy się świetna dyskusja, mam nadzieję, że taka będzie poniżej w komentarzach. Jeszcze słuchajcie na szybko, dzisiaj o 20:00, czyli w niedzielę, zależy kiedy oglądacie, odbędzie się transmisja na żywo tuż po gali, gdzie omówimy cały show, podsumujemy wszystko jeszcze raz. Wpadajcie, serdecznie zapraszam. Jak zawsze chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspierającym nasz kanał za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem wam naprawdę, naprawdę wielce wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.